Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Teraz takie w sumie rozpoczęcie z łapy, bo zazwyczaj stawiam kamerę na statywie. Jestem na wieczornym spacerku na Okoniach. Ale to nie jest temat dzisiejszego filmu, bo tematem dzisiejszego filmu jest bellyboat i ultralight. I w sumie zawsze jak idę na ultralight, to i tak biorę grubą wędeczkę, bo jak szczupak będzie atakował czy coś takiego, to zawsze wtedy się mu machnie jakąś większą przynętą. Powódka 3:30, około 4:10 jestem już nad wodą i rozpoczynam łowienie. A co się udało złowić, to zobaczycie w tym filmie. W każdym razie ryby w sumie jak zawsze będą. No i jedyne co mogę powiedzieć, to miłego oglądania i mam nadzieję, że się spodoba. Zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. Kamera włączona. Godzina. Myślę, że koło 4:30. Ja rozkładam sobie tutaj ultralighta, od którego zacznę. Podbierak naszykuję. Gotowy. A więc można łowić. Za moimi plecami walnął, kurde, jakiś chyba duży szczupaczek. Bo fala poszła niezła. Plusk też. A ja za plecami mam wędkę szczupakową, więc parę rzutów na pewno oddam. Chociaż na początku planowałem się skupić całkowicie na ultralajcie i obłowić co się da. No ale jak szczupaki biją, no to trzeba też czymś grubszym machnąć. Jest! Jest, jest, jest! Kurczę! Pierwsza ryba i jest dosyć chyba ciekawy okoń. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest okoń. Dosyć sztywno mam nawet zakręcony hamulec, lekko go może poluzujemy. Kurczę, blade, jest to ryba ponad 30. Tak mi się wydaje. A jak nie, 30, jak nie ponad 30, to na pewno będzie blisko tych 30 cm. A wcześniej machałem tutaj podobną gumką na gramaturze jednogramowej. Zmieniłem na główeczkę 2 gramy i od razu dzieją się cuda. Czyli, kurde, ma wpływ ten ciężar główki, jakaś może szybsza, agresywniejsza praca. Oj, widzę, że to nie... Ale patrzcie, jak on fajnie potrafi ugiąć w ogóle tego ultralighta. To jest aż... Znaczy ultra, to jest super ultralighta właściwie, bo to jest 2,5 grama. Dawaj, 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 dawaj. 30 chyba mieć nie będzie. Zaraz zobaczymy. Tylko... Tak na prędkości przyłożyłem go do miarki. Tak nawet bez pokazywania na kamerze i te 30 cm jest, ale to później porobię jakieś ładniejsze ujęcia telefonem. Na razie myślę, że trzeba łowić póki tutaj jest ławica, bo wątpię, żeby to był jakiś pojedynek. Może jest tutaj więcej tych większych. Się oddaliłem chyba parę metrów. A on mi wziął praktycznie od razu po wrzucie, więc może one są tam troszkę dalej. Mam stosunkowo krótki hak co do długości przynęty, bo chciałem właśnie, żeby tak miękko pracowała, bo to w sumie... Ło, ale chyba będę musiał zmienić, bo miałem już parę pustych brań. I wczoraj miałem to samo, że ryby właściwie brały, ale się nie wcinały, a ten też delikatnie zapięty. Ale zobaczymy, jeszcze myślę, że jedno puknięcie bez ryby
i zobaczę, czy nie mam czegoś większego, bo też szkoda byłoby, żeby nie łowić ryb przez to, że mam za krótką główkę. Dobra, jest. Ale to jest... To pewnie będzie szczupak, tak mi się wydaje, a jak okoń to też dosyć niezły. Ale dziwnie na kiju jakby chodzi, takie... Nie wiem, czy jest podczepiony zapysk. Zaraz zobaczymy, co to jest. Okonik. Taki też dosyć sensowny. No chodź tu. Do podbieraka go ładujemy. Ale troszkę już mniejszy. Ale ten dobrze zapięty. Widzę tam łabędzie, gdzie biorą te okonie i nie chcę niestety, żeby mi one je przepuszyły, bo kurde, taka fajna łowiczka podeszła. I to może mieć akurat wpływ, a później mogę tych okoni nie znaleźć, albo po prostu mogą przestać być aktywne. Ale póki co chcę korzystać. To łabędzie też zauważyłem, że boją się ogólnie bellybouta i zazwyczaj uciekają na mój widok w ogóle gdzieś na brzeg, jak tylko wpływam. Ale nie wiem, czy już nie zdążyło oswoić z tym widokiem. Bo dla nich bellyboat tutaj jest stosunkowo nowym znaleziskiem. Bardziej wynalazkiem w sumie. No nie. Nie podpłynę sobie parę metrów, bo widzę, że one tutaj też płyną. Zrobiłem tylko psik, czy poszły i poszły, ale nie wiem, czy nie zdążyły w tym czasie zapędzić się troszkę za daleko. Ja też w sumie podpłynąłem z 4 metry. Niestety z tymi łabędziami chyba wykrakałem, bo jak co rzut miałem chociaż jakieś przytrzymanie, tak teraz 4 rzuty, 0 jakiegokolwiek kontaktu z rybą. Ale być może jakiś szczupak je przegonił, cokolwiek innego. W każdym razie nie warto się poddawać. Być może zaraz wrócą, więc mogę nawet postać tu parę minut nie rzucając, albo rzucając po prostu w inne miejsca, bo ten zbiornik jest na tyle mały, że stojąc w tym miejscu jestem w stanie obłowić ze swoimi plecami też taki całkiem spory kawał. Jedyne, co mogę powiedzieć, to nienawidzę łabędzi. Macham tutaj już parę minut, niestety, bez kontaktu. Więc wydaje mi się, że to okonie popłynęło gdzieś dalej na otwartą wodę. Jeżeli będą aktywne, to ja je prędzej czy później znajdę. Ale jeżeli się wystraszyły albo coś tego typu i nie chcą żreć, no to na siłę im też przynęty do pyska nie wsadzę. Ale może znajdziemy też zaraz jakieś inne okonie. Może coś, szczupaczki jakieś się pokażą. Na pewno jest za czym machać, tylko żeby ryby chciały współpracować. A i tak myślałem, że z tego miejsca wyjdzie szczupak. I kurde, rzuciłem tam okoniówką. Ale wychodzi na to, że się, jak się już do teraz nie urwał, to wychodzi na to, że nie połknął przyponu. Więc jest duża szansa, że go po prostu wyholuje. Wow, 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 trzyma się. Ja specjalnie zluzowałem, żeby jakoś zębami nie przyhaczył. I to fajny taki wymiarek. Ale jakoś bardzo mało walczący. Dobra, widzę woblera poza jego pyskiem. No, teraz się odpalił. Też nie chcę mu pozwolić robić świece, bo ogólnie to ja wtedy jestem cały mokry, więc jak dochodzi do powierzchni, wolę go tak delikatnie. O Jezus, jaki to jest szczur malutki. Więc go próbuję w ogóle nie agresywnie, tylko bardzo delikatnie scholować.
Szczerze powiem, to oko nie lepiej walczyły jednak na tej wędce. Szczupak to sobie widzicie, pływa, czuje opór, w ogóle przestaje. Dwa razy może sobie odjedzie. Teraz to jest chyba trzeci i to wiesz, dwa razy gwiznął kołowrotek i na tym się skończyło. Ja wiem, co on chce zrobić, on chce wyskoczyć. Tylko czeka na dobry moment. Opa, fajnie. Elegancko. Złapany. Teraz trzeba szczypce, bo ma dwie kotwiczki w pysku. Co najśmieszniejsze, ryba zapięta za jeden grot z jednej kotwiczki i on jakby tak uderzył w tego woblera, że zaklinował mu się między zębami. Zaraz go na miarkę dam. Jeszcze mnie tutaj chlapie. No chodź tu, kurde. Jaka ta woda jest zimna. Szybki pomiar, 53 cm. Taki sportowy rozmiar. Zrobię sobie z nim szybko zdjęcie i łowimy dalej. Słuchajcie, rybka trafia do wody. Hop, musiałem go tak dać, tak go położyć, bo czułem jego palce już na czułem jego zęby już na moich palcach i mówię, nie ryzykuję. No i jak dla mnie obowiązek po każdym szczupaku, sprawdzenie przyponu z fluo, czy nie zostało uszkodzone. Ale widzę, że wszystko gra. No też widziałem, że nie miał tego woblera w pysku. I chyba będę powtarzał to na każdym filmie, że sprawdzenie fluo po każdym szczupaku to jest obowiązek i że łowienie na fluo 0,20 szczupaków to nie jest zasada, tylko to jest czysty przypadek, że on akurat zębami się nie wgryzł, bo najczęściej okonie się łowi na jakiś fluorokarbon 0, może 18 w dół, ja akurat mam 0,17. I pamiętajcie, fluo nie chroni was przed zębami szczupaków, a przynajmniej nie takie cienkie. Powiedzmy, że fluo, jakie się stosuje na szczupaki, zaczyna się od 0,8, co dla mnie i tak jest dosyć niskie. Myślę, że około milimetra dopiero możemy być w miarę spokojni, ale to też nie zasada, bo szczupak też lubi przegryźć i takie. Ale przy takich fluo typowo okoniowych to jest czysty przypadek, że to mu się nie oplątało gdzieś między zęby. Więc to też trzeba mieć na uwadze, taka rada bardziej dla jakichś początkujących wędkarzy, którzy oglądają moje filmy. Bo każdy, myślę, że bardziej doświadczony już to po prostu wie. Zostało mi 26 minut nagrywania na karcie pamięci. W sumie włożyłem ostatnią baterię GoPro. Ale ogólnie, no, jak nic się nie dzieje, to nie ma sensu chyba. Myślę, że popływam. Jakoś szczupaki mi się lubią budzić w sumie koło tej godziny. Więc zaraz sobie wezmę szczupakówkę na ostatnie pół godziny. Może trafię jeszcze jednego wymiaru do kolekcji. Właściwie co jestem na okoniach, to i tak zawsze trafiam wymiarowego szczupaka. Dzisiaj też się sprawdziło, chociaż zależy też, kto ma jaki wymiar, ale powiedzmy, niech to będzie te 50 cm. Ja się nawet nie orientuję, ile... O, coś tak pykło. Ja się właściwie nawet nie orientuję, czy u mnie dalej jest 50 cm. Wow, na dwa razy. Przy samym tym wziął. Ciekawe, czy to jakieś okonie może goniły, czy to szczupak. Podejrzewam, że to pewnie był szczupak. Wracając, ja się nawet w sumie nie orientuję, jaki u mnie jest, jaki u mnie na PZW w moim okręgu jest wymiar szczupaka. To jest rzecz, która mnie w ogóle nie interesuje, bo to jest tylko w sumie właściwie potrzebne ludziom, którzy zabierają te ryby. A że ja z PZW nigdy nie miałem takiej wątpliwej przyjemności wzięcia szczupaka, to tego nie wiem. I ogólnie jakoś wymiarów ryb nie pamiętam, bo to jest faktycznie mi się nie przydaje. Na żywca nie łowię. Może w sumie raz do roku może się wybiorę. Jeszcze mi naszło, jak mówiłem o tym żywcu, bo ostatnio, kurde, coś się w federkę wciągnąłem i... Znaczy nawet nie ostatnio, bo wczoraj byłem sobie właśnie na jakichś takich leszczykach i nawet spodobało mi się to łowienie. I też co byście powiedzieli na film
Ale on jest lekko zapięty. Na film z leszczykami. On jest za ogon. On jest za ogon zapięty? Jezus, jaki glut. Co to jest? Szczupak, ale... Chodź tu. Dawaj. Ło. Jaki pistolecik. Nawet nie wiedziałem, że takie malutkie tu są. Ale jaki jak ładnie ubarwiony. Te kropeczki naprawdę ładne. Zobaczcie sobie. Bardzo wyraźne kolory ma. Takie nie wiem, czy tylko ja mam wrażenie. Aż z ciekawości go wsadzę tutaj na miareczkę. No, 38. Najmniejszy w tym sezonie z tego stawu. Prawda jest taka, że ja tutaj w życiu złapałem dwa niewymiarowe szczupaki. Tutaj wszystkie szczupaki są duże. Znaczy, ewentualnie takie po 45. Ale... Aha, ten miał 43? Tak? On miał 37. Nie, ale tak naprawdę poniżej 40 tutaj z rybami nie schodzę, jeżeli chodzi o szczupaki. Raz na sezon trafiam takiego 20-taka, więc powiedzmy coś tam się wyciera. Chociaż mimo tego, ile ja łowię na tego ultralighta, to jest aż niemożliwe, żeby nie trafiać tych małych, więc faktycznie ich jest bardzo mało albo coś je zjada. Podejrzewam, że to szczupaki 80, to żrą już takie po 30 na spokojnie. Tak, tak, zawsze rozpoczęcie, znaczy w sumie nie zawsze, zazwyczaj nagrywam razem z zakończeniem, więc od razu zakończenie. Parę rybek ciekawych wpadło, dwa szczupaczki, jeden fajny taki siurek, maluszek, jakieś okonie i taki jak jest jakby motyw przewodni tego odcinka, nienawidzę łabędzi. No i kurde blaszka, mam nadzieję, że w końcu młode urosną i w miarę szybko odlecą, bo w sumie troszkę mi przeszkadzają tutaj. Ale póki co niestety muszę je jakoś zdzierżyć. Zobaczcie inne filmy, które mam na tym kanale z różnymi wszelakimi innymi rybkami, głównie ze spinningu rzecznego. Trzymajcie się i na razie!